rzucajcie broń, przechodźcie na stronę Armii Czerwonej. Takim świskiem to można sobie tupę podetrzeć. Pokaz specjalny Syberiady Polskiej, jaki przed nami 8 listopada, to rzecz rzadka, bo film z akcentami jeleniogórskimi, film o martyrologii Polaków na wschodzie, film zrealizowany przez Janusza Zaorskiego, więc reżysera pierwszej klasy. Ten film już nasi widzowie widzieli, ale rzadka okazja, pan Janusz Zaorski przyjeżdża do nas, będzie można z nim porozmawiać po filmie, będzie można zapytać, jak on ten film robił, będzie można wreszcie porozmawiać o tym, jak to kiedyś było, bo Zaorski, człowiek dosyć młody, człowiek, który nie pamięta tamtych czasów, zrobił jedną z ciekawszych opowieści właśnie o zesłaniach, ale też o tym, że w każdych warunkach, nawet najbardziej nieludzkich, trzeba być człowiekiem, trzeba po prostu zachować coś tak prostego i tak trudnego zarazem, jak ludzka godność. Żona w szpitalu. Dzieci same nie przeżyją. Ty nie walnuj się. Sowiecka władza pozabudzi się. Wrócę. Wrócę, synku. Ty понимаешь, что я тебя расстреляю за это? Całowałeś się kiedyś? Obiecaj, że nie zapomnisz, będę obiecaj! Karczmo, już umarłaś. Życzę wam, żebyśmy następne święta mogli spędzić już w Polsce. Ja was, Polaków, nienawidzę.